Cześć wszystkim, Maciej Rzechowski, Mini Koks, Team SFD. Jest dzisiaj ze mną mój kolega, chirurg Paweł Tuchendler. Cześć wszystkim. Niektórzy mogą go kojarzyć, ponieważ nagrałem już film o ginekomastii na swój kanał. Dzisiaj postanowiliśmy wraz z SFD nagrać odcinek o ginekomastii, lipomastii. Jak się przed tym ustrzec, jak odróżnić jedno od drugiego, jak zwalczać, kiedy można trenować, kiedy trzeba na zabieg, a kiedy nie trzeba. Dzisiaj poruszymy wszystkie te tematy chronologicznie. Będziecie mieli wszystko ładnie poukładane w jednym odcinku od A do Z, takie kompendium wiedzy na temat ginekomastii i lipomastii. Typowo dla koksiarzy. Dla naszego takiego slangu w kulturystyce i fitnessu ginekomastia to są krowie cycki, jest to przerost gruczołu piersiowego, nasza klatka się robi obrzydliwa, dosłownie jak u kobiety. No i to w sumie to było tyle. Ginekomastia jest, tak jak Maciek powiedział, łagodnym przerostem gruczołu piersiowego u mężczyzny i najczęściej jest spowodowana zażywaniem środków dopingujących lub tam innymi chorobami powodującymi zaburzenia hormonalne. Najczęściej w przypadku używania środków dopingujących mamy do czynienia z ginekomastią gruczołową. Także tak jak tutaj wspomnieliśmy. Czyli jest to najprościej przerost gruczołu. Przerost gruczołu widoczny z zewnątrz gołym okiem. Ciężko to pomylić tak naprawdę z czymkolwiek innym. Tak. I ginekomastia bierze się, można powiedzieć, no z kilku przyczyn. Pierwszą z nich może być podczas gdy dorastamy. Ginekomastia no, w procesie dojrzewania w procesie też się dojrzewania może... i zaburzeń hormonalnych, które w tym procesie dojrzewania są i zmian, które zachodzą, niekoniecznie później ta ginekomastia się cofa, bo ginekomastia w pewnym okresie jest niejako fizjologiczna. Natomiast kwestia tego, czy po okresie dorastania się cofnie, czy nie, no to... Gdzie się nie cofnie, mówimy o ginekomastii okresu pokwitania. Czyli pierwszą taką ginekomastią jest w okresie dorastania. Drugą ginekomastię możemy sobie nabyć od środków dopingujących, tak jak już Paweł powiedział. I teraz ja Wam to podzielę na dwa typy ginekomastii. Jest ginekomastia od estrogenu i ginekomastia od prolaktyny. Tak, więc tak, jak sami dobrze wiecie, a może i nie, ginekomastię od estrogenu nabywamy poprzez zażywanie zbyt dużych dawek testosteronu, które konwertują nam w organizmie do estrogenu, przez co ten gruczoł nam rośnie. Wyhamowują receptor w tym mechanizmie też. No. jak temu zapobiec, powiem Wam później. Na razie idźmy dalej. Drugą jakby ginekomastią jest ginekomastia od prolaktyny, czyli progesteronowa, która się nabywa zazwyczaj zawsze po nandrolonach, czyli po dece, po trenie. I zazwyczaj to jest, jak już jesteście trochę na bombie, po jakieś 2-3 miesiące, a najbardziej jak schodzicie i odstawiacie nandrolon. Wtedy prolaktynę wywala bardzo mocno w górę, niekontrolowana, zaraz zrobi nam ginekomastię. Sam jestem tego przykładem, bo pamiętam jak tam w 2012 wszedłem pierwszy raz na tren. Wtedy jeszcze nikt mi nie powiedział, że trzeba kontrolować prolaktynę i wywaliło mi gino. No i tam... Skończyło się na stole parę później. No jakoś troszkę potem zwalczyłem, ale nie do końca, finalnie i tak skończyłem na stole. Zazwyczaj ludzie mają problem, nie wiedzą jak odróżnić ginekomastię od lipomastii. Tak jak ginekomastia to przerost gruczołu w sutku, nie wiem czy dobrze powiedziałem, w sutku, tak lipomastia jest to nadmierna ilość fatu, czyli tłuszczu pod sutkiem. Z tym, że lipomastia sensu stricte jest, nie wiem jak to tak najprościej określić, patologicznym nagromadzeniem tkanki głównie wokół sutka, tak? No najczęściej jest u ludzi, którzy są bardzo otyli, nagle zmniejszają swoją wagę i tłuszcz schodzi z każdego miejsca ciała, zostaje natomiast najczęściej właśnie w okolicach sutków i w fałdzie brzusznym. To jest lipomastia taka klasyczna, taka prawdziwa. Okej, okay, więc jak macie lipomastię, to zazwyczaj sutek jest taki miękki, podłużny. Rozlany najczęściej. Tak, o właśnie, bardzo dobrze, rozlany. Ginekomastia wyróżnia się tym, że jest cycek dosłownie nabrzmiały. Macie jak spoisty, krowiego placka. Tak jest, spoisty, twardy. W USG też jest to do odróżnienia. I bardzo łatwo wyczuć te gruczoły, jeżeli są powiększone. Tak jest, to zależy się też od wielkości, ale generalnie no, w badaniu fizykalnym nie można się pomylić do lipomastii i ginekomastii.
Okej, teraz porozmawiamy o tym, jak walczyć z jednym i drugim, jeszcze nie idąc na stół. A więc może zacznę od lipomastii, bo to jest najprostsze. Lipomastia, tak jak Paweł powiedział, jest to tłuszcz pod sutkiem. Możecie ją zbić, podkreślam, to jest uwarunkowane genetycznie, bo nie wybieracie sobie, z którego miejsca na ciele wasz tłuszcz schodzi, to już wasze geny. Może tak być, że ostatnie miejsce na ciele będą właśnie te sutki, ale możecie ją wypalić dietą i treningiem. I jest to możliwe, sam tak robiłem i się udawało. No co prawda trzymanie formy, że tak powiem, z takim niskim procentem tłuszczu i wypaloną tą lipomastią jest ciężkie. Tylko jeszcze jedna rzecz ci wtrącę. Musisz pamiętać, że jak ktoś jest bardzo otyły, to nawet po zejściu na dietę niskotłuszczową i utrzymaniu niskiego indeksu tłuszczu w ciele, zostają nadmiary skórne. I to jest do chirurga plastyka już wskazanie do leczenia. Dlatego, że ta klatka estetycznie, pomimo zrzucenia kilogramów, nie będzie wyglądała. O tym na przykład nie wiedziałem. O tym bardzo traszę. Trzeba skórę po prostu ponaciągać. Zostają nadmiary skórne. Tak samo na brzuchu, na piersiach i to wszystko się już wtedy u plastyków koryguje, tak? Czyli podkreślając, podsumowując to, co Paweł powiedział, jeżeli mamy nadmiar ciała, nadmiar tłuszczu, zrzucimy, to ta klatka i tak się nam nie uformuje w taki kształt, jakbyśmy chcieli. Trzeba to już zrobić u plastyka. Tak. Ale pewnie są takie osoby, cuda genetyczne, które po zrzuceniu, że tak powiem, się naprawią, ale to pewnie wyjątki. Metody walki z ginekomastią i lipomastią. Czyli przed chwilą powiedziałem, jak walczyć z lipomastią, teraz powiem, jak walczyć z ginekomastią. Ginekomastię estrogenową, czyli tą po estrogenie, możemy, jeżeli oczywiście, podkreślam, bo nie zawsze, jeżeli na przykład jesteśmy na bombie i weźmiemy się za to za rok, to już jest zdecydowanie za późno. To późno, nic z tego nie będzie. Tak. Jeżeli na przykład jesteśmy tam na bombie, wywali nam estrogen, wywali nam ginekomastię w ciągu, nie wiem, miesiąca, półtorej, dwóch, to jest, że tak powiem, strzelam w totolotka. Chodzi o to, żeby jak najszybciej zareagować. Zareagujemy, zbijemy odpowiednio estrogen odpowiednimi środkami. Takimi środkami na przykład są Arimidex, Aromazin, czyli Exemestan, Letrozol, czyli Femara, Tamoxifen, ale jest bardzo słaby i na tym bym pozostał, na tych czterech środkach. Jeżeli odpowiednio zbijemy estrogen, to powinno się to nam cofnąć. Jeżeli chodzi o prolaktynę, prolaktynę, tak jak powiedziałem, wywala zazwyczaj na końcu cyklu, ale to tak też mówię, są, że tak powiem, wyposzczególnione przypadki, każdy jest inny i powinien kontrolować to na cyklu, zarówno estrogen, jak i prolaktynę, żeby tej ginekomastii nie wywaliło. Dobra, więc prolaktynę, jedynym takim środkiem, który ją zbija, tak naprawdę jest Cabazer, czyli cabergolina. Czy ty, Paweł, chciałbyś coś dodać? Nie, no dokładnie, mogę potwierdzić tylko to, co powiedziałeś. Trzeba pamiętać, żeby regularnie kontrolować hormony, jak się jest na cyklu, bo o czym większość ludzi zapomina. Właśnie, to trąbi właśnie. Wszyscy, bym powiedział. Właśnie, słuchajcie, jak już nagrywamy, nie jest to drogie. Idziecie sobie do laboratorium prywatnego, pobranie krwi, estrogen czy prolaktyna, jest to 25 zł od zastrzyku, czyli zastrzyku, od pobrania krwi. Tak, od pobrania krwi. Robicie sobie takie badanie raz w miesiącu, za 50 zł, skoro macie na dietę, macie na bombę, macie na paski Hermesa, które wstawiacie na Instagram, to zapewne też macie 50 zł, żeby raz w miesiącu sobie zbadać estrogen i prolaktynę i to kontrolować. Kontrolujcie to, ludzie, bo większość wchodzi na tą bombę i ma to, że tak powiem, w dupie. I przed bombą też należy sobie oznaczyć wyjściowo parametry. Też bardzo dobre. Aha, jak zbijacie prolaktynę, jak zbijecie do zera, to się nic nie stanie. Estrogenu, broń Boże, nie zbijajcie do zera. Przejdźmy więc może do konkretów, bo bardzo dużo ludzi się spóźniło z zareagowaniem i zbiciem estrogenu czy prolaktyny. Gruczoł im się już tam zarósł, albo po prostu lipomastia nie schodzi i nie mają po prostu konkretnego wyboru, muszą się położyć na stół. Więc myślę, że Paweł, możesz tutaj naszym widzom przedstawić pokrótce, jak wygląda taki zabieg, znieczulenie, czy to boli, ile trwa. Zabieg wykonywany jest najczęściej w znieczuleniu ogólnym, czyli idziemy sobie spać, budzimy się już po całym zabiegu. Oczywiście można go też zrobić w znieczuleniu miejscowym, aczkolwiek, no, bądźmy szczerzy, nie są to największe przyjemności w życiu. Tak? Od cięcia do zamknięcia to jest między godzina, półtorej, zależy jakiej wielkości ginekomastia, no na to wpływa wiele czynników. Tak? Niekoniecznie są one też zależne do końca od pacjenta, część to jest sama technika tego zabiegu. Tak? Po zabiegu są zakładane szwy, pojedyncze, cienkie, żeby ta blizna była możliwie jak najmniejsza. Nie każdy też musi kamizelkę uciskową nosić, to też jest w trakcie kwalifikacji pacjenta do zabiegu omawiane, czy ta kamizelka będzie potrzebna, czy nie. Najczęściej, jeżeli jest to ginekomastia u osób, które aktywnie uprawiają sport i
nie jest to jakaś bardzo duża ginekomastia, to odstępujemy od noszenia. Po samym zabiegu oczywiście bezwzględnie treningi odpadają i po zdjęciu szwów przeciętnie przez 2 tygodnie też nie można trenować. Aczkolwiek mówię, zawsze sobie daję ten margines, osobniczo ten czas skracam lub wydłużam, bo są osoby, które mają na tyle dobre gojenie i na tyle dobrze ten proces przebiega, że po tygodniu można spokojnie pójść i tam zacząć już trenować. Okej, okay, czyli podsumowując, zabieg nie jest jakiś taki drastyczny. Ja akurat miałem robione miejscowe znieczulenie, to zaraz pokażemy nam, jak to wyglądało. Godzina, półtorej i najważniejsze, przez ile, Paweł, nie można trenować? Cały okres do zdjęcia szwów, czyli 14 dni do zdjęcia szwów i przeciętnie zawsze mówię 2 tygodnie po zdjęciu szwów. Chodzi o to, żeby ta blizna była mechanicznie stabilna, bo im dłużej nie będziecie przeciążać tej klatki, naciągać i tak dalej, no tym lepiej ta blizna będzie w przyszłości wyglądała. Czyli reasumując, 2 tygodnie na zdjęcie szwów plus 2 tygodnie bez treningu. Dokładnie. Miesiąc. Myślę, że to jest w stanie każdy wytrzymać. Aeroby można robić. Chodzi o to, żeby nie rozciągać klatki. Nogi możecie zrobić. To też nie chodzi o to, żeby siedzieć w domu cały czas. Bardzo ważną kwestią są blizny. Jeżeli nie będziecie dbali o blizny, nie będziecie smarowali takimi odpowiednimi preparatami, ja akurat nie pamiętam, to wam Paweł zaraz może powiedzieć. Weraderem, generalnie to wszystkie maści z silikonem, które są. Maści z silikonem. Musicie dbać o te blizny i musicie pamiętać, że nawet jak już jest po zdjęciu szwów, jak już możecie trenować, to samo naciąganie tej klatki może spowodować rozciągnięcie blizny. Tak, powiedz mi, przez jaki czas trzeba uważać na te blizny, tak, żeby nie... To jest tam mniej więcej do 2 tygodni, to później już blizna jest na tyle stabilna mechanicznie, że można powoli wracać do treningu. Czyli po miesiącu można już... Po miesiącu można wracać, spokojnie. Okej. Okay. Rzecz najważniejsza dla was, kulturyści, fitnessowcy i wszyscy sportowcy. Czy można przyjechać na zabieg na bombie? To jest oczywiście moja opinia, moja rada do was. Ja sam tak zrobiłem. I kto chce, może posłuchać, kto nie chce, nie musi. Ja osobiście zszedłem z towaru, zostałem na samym testosteronie, czyli jednak coś tam było. Sam testosteron na HRT, jakaś tam mała dawka. I jak ktoś bardzo chce, jest zawodowcem, hormon wzrostu. Dlaczego? Chodzi o to, żeby krzepliwość krwi była dobra i żeby nie było nadciśnienia. Wiele osób ma z tym problem i słuchajcie, nawet jak jesteście w środku cyklu i sobie odstawicie te środki, nie spadniecie przez miesiąc. Jak nie będziecie trenować miesiąc czy półtorej, nie spadniecie. To jest kurwa praktycznie niemożliwe. Także nie musicie całkowicie schodzić, ale chociaż zejdźcie na ten testosteron, nie wiem, 250 w tygodniu, czy na 500 w tygodniu, nie wiem ile kto bierze i te trochę hormonów wzrostu. To wam spokojnie starczy, zatrzyma katabolizm i nie ma się co bać. Ten zabieg to jest po prostu jak kupić Coca-Colę w żabce. Tym bardziej jak ktoś jest cały czas w treningu, to procesy gojenia, jak jest aktywny fizycznie, to szybko przechodzą. No, właśnie, bardzo szybko. I jeszcze bardzo ważne mam pytanie do ciebie, Paweł. Czy da radę, albo inaczej, czy ty jesteś w stanie usunąć ginekomastię i lipomastię na jednym zabiegu? Tak, jest to możliwe i przede wszystkim robi się to w ten sposób, żeby zachować symetrię klatki piersiowej, tak? Bo zawsze ten gruczoł z jednej strony jest większy, z drugiej mniejszy i zawsze on jest też otoczony tkanką tłuszczową, którą się oczywiście wycina i dopasowuje, więc za jednym zamachem się to wszystko robi. Czyli to nie jest jakiś dla ciebie żaden problem. Żadnego problemu. A plastyka klatki wraz z wycięciem gino i lipo? To znaczy to też do pewnego momentu, dlatego że jak jest bardzo duża ginekomastia i ten proces bardzo długo trwa, tak? Czyli tam ciągnie się to przez lata, to też należy mieć na uwadze to, że skóra jest naciągnięta i do pewnego momentu można ją korygować chirurgicznie, natomiast no później już trzeba się skonsultować z plastykiem, dlatego że no wymaga to większej interwencji. Okej, okay. Czyli reasumując, tak jakby już wszystko. Lipomastię możecie sobie spalić treningiem i dietą, ale możecie też usunąć chirurgicznie. Ginekomastia, w zależności od tego, jak duża, bo możecie mieć malutką, możecie mieć wielką, też jest zależne od tego, jak duża jest i ile będziecie się po niej regenerować, jak będzie wyglądał, że tak powiem, proces gojenia, czy będzie potrzeba te dreny,
i jak będzie wyglądać wasza klatka. Jeżeli macie nadmiar skóry, wielką ginekomastię, trzeba, wiadomo, będzie zrobić lekką plastykę. Zaraz pokażemy to na mnie. Ja akurat nie musiałem robić plastyki klatki, miałem usuwaną ginekomastię z obu cycków. I lipomastię też miałem, na czym mi bardzo zależało, bo teraz moja klatka wygląda tak, jakbym dosłownie wyszedł przed chwilą z treningu klaty i non stop jest tak jakby, może nie napompowana, ale te sutki układają się w taki jakby kształt, jakby nie wiem, sterczały jak po reklamie Mentosa kiedyś. Napięta. No. Paweł chciał wam jeszcze jedną taką cenną uwagę dla tych osób, które są bardziej otyłe. Należy pamiętać, że leczenie chirurgiczne jest jakby na końcu już całego procesu budowania tej klatki czy korygowania tej klatki piersiowej. Też jeżeli ktoś ma dużą nadwagę, to nie może oczekiwać, że wyjdzie z zabiegu i będzie miał za chwilę klatkę jak ze zdjęcia z zawodu kulturystycznego. Tego się nie da zrobić. Wszystko ma swoje miejsce i czas i do zabiegu też trzeba się przygotować. Dlatego część osób, która przychodzi, jest wysyłana najpierw na redukcję, na zrzucania i dopiero w następnym etapie są kwalifikowani do zabiegu. To, to chyba logiczne, że nie można zbyt dużo oczekiwać. Dla mnie logiczne, ale trzeba pacjentowi po prostu jasno wytłumaczyć, na czym cały proces polega. Czyli słyszeliście, jak jesteś tyłem grubasem, to dieta i trening, a potem do Pawła na wycięcie gino i po. To był taki żarcik. Dobra, to co? Może teraz na mnie pokażemy, jak to wyglądało. No to wio. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, Maciek też był poddany zabiegowi usunięcia ginekomastii w październiku 2019 roku, czyli półtora roku temu. Blizna ledwo widoczna pod dolną połową brodawki. Nawrotu nie ma. Jedna strona, druga strona. Należy zauważyć też, że Maciek dobrze stosował się do zaleceń po zabiegu, nie trenował przez czas, kiedy były założone szwy. Miesiąc czasu po zabiegu klatki też chyba jeszcze nie robiłeś. Klatki, ale na trening wróciłeś w miarę szybko, bo to chyba po tygodniu już od zdjęcia szwów. Ale pamiętajcie, ja tej ginekomastii nie miałem dłużej. Tak jest. I blizny były smarowane też maścią. A nie, to smarowałem sumiennie i muszę powiedzieć, że maść naprawdę dużo daje. Jak będziecie smarować, blizna się rozchodzi. No, ale wyszło bardzo dobrze. Jak ktoś z daleka zobaczy, to nie jest w stanie się zorientować, że było cokolwiek robione. Wiara w tym nie widzę. No, ale wyszło idealnie. Wcześniej mikrofon przez sutek taki podłużny od tej lipomastki. Teraz dosłownie mam klatkę, jakbym miał przed chwilą zrobione trening klaty. No. Dobrze, no, taki efekt chciałem, taki uzyskałem. Ja też jestem bardzo zadowolony. No i tyle, wsio. Dotarliśmy do końca. Myślę, że odpowiedzieliśmy wam na większość, jak nie na wszystkie pytania dotyczące ginekomastii lub lipomastii. Jeżeli ktoś się zdecyduje, możecie normalnie uderzać do Pawła. Paweł przerobił już tych kulturystów multum, zna, że tak powiem, oczekiwania sportowca. On wie, o jaką klatę sportowcowi chodzi, czyli kulturyście. Nie zrobi wam, że tak powiem, blizny na pół klaty albo coś, tak jak robią to niektórzy. Że tak powiem, wiesz, o co chodzi w tej estetyce. Paweł jest dla sportowców, dla ludzi, którzy po prostu chcą mieć gino wycięte. Tak. A plusem jest to, że gino i lipo może zrobić na jednym zabiegu. Dokładnie. Dobra, to by było na tyle dzisiaj. Ja ci bardzo dziękuję, Paweł. Dzięki bardzo. Was zapraszam do subskrybowania kanału SFD. Dajcie w komentarzach znać, czy wam się materiał podobał. Jeżeli się podobał, to nagramy z Pawłem jeszcze może o przepuklinie pępkowej. Także łapki w górę i dajcie znać w komentarzach. Na razie. Nikok z Team SFD. Dobrze.